trakcie 8 wieczorów wybitni polscy i międzynarodowi artyści wspólnie z młodymi adeptami sztuk zaprezentują utwory muzyczne oraz krótkie formy teatralne, nad którymi będą wspólnie pracować podczas kilkudniowych warsztatów. 11. edycja rozpoczyna cykl festiwali poświęconych artystycznym stolicom świata. W 2014 roku miastem przewodnim będzie Wiedeń, który miał wyjątkowy wpływ na rozwój muzyki światowej przez wiele stuleci. Podczas koncertów usłyszymy więc utwory kompozytorów z czasów pierwszej szkoły wiedeńskiej, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Ludwika van Beethovena, przez romantyków Franza Schuberta, Johanna Brahmsa, po czasy najnowsze i twórców takich jak Anton Webern czy Arnold Schönberg. W programie znajdą się również utwory polskich kompozytorów zainspirowanych muzyką Wiednia. Pokazy aktorskie będą również nawiązywać tematyką do Wiednia. Zaprezentowane zostaną m.in. fragmenty Amadeusza autorstwa Petera Schaffera oraz piosenki inspirowane wiedeńską operetką. Koncert inauguracyjny odbędzie się 24 sierpnia w Zamku Książ o godzinie 19:00.